Dzień dobry. Witam w kolejnym filmie, tym razem z Farminga 22. Dzisiaj film szczególny, ponieważ omówimy sobie pokrótce, no nie będziemy się jakoś rozwodzić, myślę. Pokrótce omówimy sobie, znaczy ja omówię, jak ten Farming tutaj przebiegał, jaką mam o nim opinię, no moją recenzję o Farmingu 22, bo wiemy, że jego czas się kończy nieubłaganie, także myślę, że czas na podsumowanie, chociaż rzeczywiście ja dalej w tym farmingu będę, ja się od razu na nowego nie przerzucam, także to nie jest tak, że to jest ostatni odcinek z 22, ale już trzeba tak mieć to z głowy i iść dalej, tak powiem, a żeby też nie włączyłem latania. A żeby sobie tylko nie gadać, nie stać w miejscu, mógłbym tak zrobić, no to sobie pokosimy klasycznie. Także ja już mam przygotowany zestaw, jedziemy na pole. Ojej, on tak, bo zapomniałem, że on się tu nie przyciśnie. To jest za duży kaliber już tutaj. Dobra. Coś się zaraz zrobi. Jak zawsze coś poszło nie tak. Przejdziemy sobie tutaj. Dobra. Aha, tutaj stoi ciągnik z przyczepami. Też nie wyjedziemy. A to pojedziemy przyczepami najpierw. Dobra. Także myślę, że już bym mógł zacząć mówić w sumie. Bo nie mam na co czekać. Chwila. Lecimy. Tutaj mamy zestaw z odwóz. Czyli dwie autosanki i oczywiście 55. Dobra. Skosimy sobie dzisiaj całkiem duże pole na tej mojej mapie, którą sobie tutaj drucę. Także myślę, że... Znaczy dosyć duże. No jedno z większych na tej mapie. Także myślę, że na spokojnie zdążę się wypowiedzieć, a więc może przejdźmy od razu do rzeczy, tak jak mówiłem. Czyli Farming 22. Ja się wystraszyłem o to. Oczyszczać powietrze w łazience. Dobra. No i mnie wybiło ze tym. Chwileczkę. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Z tego co widzę, jest ok. Dobra. A bo wy też to widzicie przecież. Bo ja nagrywam ekran, nie grę. Więc widzieliście, jak sprawdzam. Dobra. Także co za to było? Aha, Farminga 22 ja nabyłem w 2022 roku. A konkretnie to był to końcówka lipca, coś takiego. Wtedy właśnie po raz pierwszy tego Farminga 22 na kanale też umieściłem. To był chyba jeszcze lipiec, a może już sierpień. Przepraszam, nie pamiętam tego dokładnie. A na pewno to były jeszcze te wakacje, tak? To był jeden film. I później długo, długo nic. Później w październiku był film z Bieszczadów, mojej takiej pierwszej mapy, którą robiłem tak naprawdę i która działała w grze. Wow. W 19 ani jedna mi nie działała, którą tworzyłem. Więc tutaj, tu jest mój przełom. W tej 22, w tym modinku, w modingu. No cały czas się uczę, nie powiedziałbym, że jestem jakimś specem. Ale na przykład tutaj to, ta 60 jest trochę zedytowana przeze mnie. Bizony jakieś tam. No ten klas dzisiejszy akurat nie. Ale tak sobie pozmieniałem. Już jakieś tam drobne rzeczy potrafię zrobić. Także jestem zadowolony. Chwila, gdzie ja w ogóle? Może tutaj zaparkujemy. Na tej zarośniętej dróżce. Dobra. I lecimy po klasa. W ogóle, aha, ten klas ma tutaj taki błąd, nie? Nie wiem, gdzieś jakaś tekstura się zapodziała i się zrobiło fioletowe. Tak to wygląda. Chyba, że to zamierzone. Tak, a więc 22 mam już no ponad 2 lata. Mam nadzieję, że ja dobrze mówię, że 22, a nie 23 rok. Nie, czekaj. No to jest to moje przygotowanie, nie? Pamiętam, a jak mam mówić, to nie pamiętam. Mam tutaj na
telefonie. Zaraz zobaczymy, żeby nie było. Ale nie, no, na pewno 22, bo przecież 23 to nie, to by było playlisty Farming 22. I pierwszy film z 22 był. Uwaga, uwaga, ładuje się. A jednak 23. Dobra. Przepraszam. Kurczę, ten czas tak dziwnie leci, nie? Niby się wszystko wie, ale gdzieś to jakoś umyka. Czyli jednak rok. Aż tak długo ta 22 nie była na kanale. Nie jest, przepraszam, bo jest nadal też. A więc. No dobra, to tam nie ma większego znaczenia. Gdzie ten header? Mam podpiąć. O tym nie pomyślałem. Spróbujemy tutaj. No to nie ma takiego znaczenia. Oczywiście ta data, kiedy tą 22 nabyłem. Natomiast tak, 22, myślę, że w mojej historii tych farmingów, a gram od 11 plus jeszcze 9 ogrywałem parę lat temu. Z farmingów, w jakie grałem, a grałem oczywiście we wszystkie, nie licząc ósemki. Pomijamy oczywiście też. Oczywiście, no. Pomijamy również wersje mobilne, bo tam grałem tylko w 16, ale o nich nie mówimy, tak? Czekaj, bo on ma dwa wałki. Jak ja podpiąłem jeden, to czy ten drugi też się podpiął? Tak. Okej. Ojej, przyjechałem tu z Boże. Dobra. Także, kurczę, chwileczkę. Jeszcze pasy. O. Dobra. Także 22 jest jednym z lepszych farmingów, w jakie grałem. Nie da się ukryć, że są błędy jakieś tam, chociaż ja ich tak nie odczuwałem nigdy. No, jeszcze raz złożyć. Są jakieś tam błędy, wiadomo, ale ogólnie myślę, że to był jeden z lepszych farmingów. Między innymi dlatego, że mody, jeżeli się zobaczy na 19 i 22, zrobiły naprawdę duży skok. Wiadomo, na początku to tam były konwerty jakieś. To jest najgorsza rzecz w ogóle nowych farmingów, czyli konwerty. Przez pierwszy rok praktycznie nie ma nic ciekawego. No, o, zobaczcie, tutaj mam paczkę 60 konwerty z 19 na modelu. Ojej. No dalej, drivera, przepraszam. Tak one wyglądają, nie? Ten model. A tam jakiś czas temu się pojawił ten nowy model. Nie wiem, kogo on jest. Nie wiem, czy też nie drivera, bo driver tam jakąś nowszą wersję wydał. Nie wiem, czy to była ta, czy co. Po co ja tam biegnę? No, tak czy inaczej, no ten model jednak już inaczej wygląda. Szczególnie w 22 rozwinęły się te opony. Zobaczcie, na przykład tutaj, nie? To się ładnie wszystko brudzi. Mamy jakieś tam napisy. Kasztan, co zrobił w ogóle z tymi oponami, nie? Gdzie one są? Tutaj te Ursusy, na przykład tu. Te kultory, o. Zobaczcie. W porównaniu do 19, w której jeszcze były te częściej na pewno, były te 2D opony, no to. No tutaj też w tych przyczepach oczywiście. A chwila, bo gdzieś mi się kojarzy, że. Gdzieś były te. Nie, bo to jest konwert z 19, to będą, nie? Chwila. O, 2D to są opony. Te trailborgi. Najczęściej spotykane. Dobra. Także modding zrobił skok. Kolejny skok. Bo w 19 też był skok. Oczywiście dostaliśmy dużo nowych modów w 19. Niestety nie wszystkie się w 22 pojawiły. Nawet nie wszystkich były konwerty. A szkoda. Zresztą szkoda, że się nie pojawiły, bo te konwerty to różnie z jakością jest. No ale ogólnie, no nie było, tak? Niektórych. Ale dostaliśmy też dużo nowych. Dostaliśmy w końcu ładne poznaniaki. Chociaż w 19 też były na nowym modelu, ale jednak tutaj te poznaniaki, te nowe, no to naprawdę coś pięknego. No można by tak wyliczać. Nie tylko o tym będę mówił, tak? Więc skok moddingu na pewno wielki.
Dlaczego jeszcze ten farming jest jednym z lepszych? Bardzo mi się przyjemnie gra, jest dużo udogodnień takich. Na przykład, nie wiem, dajmy jeszcze w tej 15. O. W 15. A może był? Może był ten mod, ale nie wiem nic o tym. Ja go dopiero odkryłem w 17, czyli ten. Dodatkowe ustawienia gry, tak? On się pojawił w 17, ale był jeszcze taki okrojony. W 19 już był lepszy i w 22 on jest i ma jeszcze więcej funkcji. Przynajmniej tak mi się zdaje. No raczej tak. Więc miło się gra, bo możesz sobie wszystko ustawić. I jak sobie jeszcze w 19 grałem w 19 i pobrałem 15. Nie wiem dlaczego, ale pobrałem 15 skądś. I bez tego moda w ogóle czułem się taki ograniczony, więc te mody usprawniające rozgrywkę też rozwinęły się, jest ich dużo. Mamy te rozszerzalne pastwiska, same te zwierzęta młode, jak to się nazywa? No wy wiecie o co chodzi, nie? Animal System. Enhanced, o. Animal System. Co tu się stało z tym słowem? Ucięło. No to jest częsty błąd. Nie tylko, żeby to nie było, że to jest wina mojej mapy, bo ja spotykam ten błąd też na innych mapach, na oryginalnych też. Więc to jest błąd 22 chyba. Już nie wiem. Może nie. O, i już jest słono. Nie wiem. A mniejsza o to. To jest taki błąd wizualny, ale no, da się przeżyć, nie? Także co tam jeszcze w tej 22, no? Względem 19 myślę, że trochę zepsuli. Znaczy w 19 już było widać tą taką kolorystykę, trochę taką bajkową. To za dużo powiedziano, no wiecie. Zaczynały się te kolory takie robić. Wprowadzili też nowe niebo, o, bo to też kontrastowało. To wszystko się zaczęło robić takie jakieś brzydkie, nie? Bez shaderów było ciężko grać. I to samo jest tutaj w 22 niestety. Bo ja teraz co prawda nie gram na tych filtrach, na których zawsze, tylko na tym modzie też, przecież usprawniający rozgrywkę, też możemy sobie tutaj ustawić. No i zobaczcie, wow. Tutaj, nie? To jest oryginalna kolorystyka, a ja sobie gram na takiej trochę bledszej, no jak kto woli, ale tutaj akurat też niestety to oświetlenie no nie jest w moim guście, nie? I te kolory tutaj w 22 to jeszcze gorzej to wygląda, myślę. To z takich minusów, no ale to jest do naprawienia, tak? Jak mamy tam te filtry, shadery, czy chociażby tą modyfikację, która nie pamiętam jak się nazywa oryginalnie, a tutaj jest po polsku edytor gradacji kolorów. Na pewno to się tak nie nazywa oryginalnie. Znaczy, no, to jest powiązane, ale to tłumaczenie to takie, no, ciekawe. Dziwnie to brzmi, no, ale może tak. Dobra, mniejsza. Co jeszcze 22 mogła wprowadzić? No, mamy te nowe uprawy, sorgo, co tam jeszcze, oliwki i winogrona chyba? I tutaj też jest taki trochę minus, bo zobaczcie jakie dostaliśmy wsparcie dla tych upraw. Jedna maszyna, na start przynajmniej. Ale w modach też tam za dużo tego nie ma. Tak samo bawełna, chociaż ona już od 19 jest. No nie ma tych maszyn za dużo, nikt się tym nie interesuje. A dalej nie mamy żyta chociażby. I musimy to dodawać. I w 25 też się nie zapowiada na to, żeby żyto było, bo już by to zapowiedzieli. Będzie groszek, będzie fasola, fajnie, będzie ta marchewka pewnie z zielonki i tak dalej. I tam coś jeszcze, burak, więc bardziej w warzywa pójdzie to. No a żyto dalej musi poczekać na swoją kolej. No ale dobra, no może nie wszędzie się żyto uprawia, może tylko w Polsce, nie? Kto wie. I nie jest takie popularne jak groszek. I też słyszałem już takie głosy, trochę schodząc na temat 25, że właśnie z tym groszkiem, tą fasolą,
będzie podobnie jak z tymi oliwkami chociażby, czyli jedna maszyna na start i praktycznie nic. Nic dalej nie będzie, żadnych dodatków z tym związanych ani nic. O 25 jeszcze będzie film, planuję taki, bliżej premiery, tak jak było z 22. Więc tak tylko napomknę właśnie, że widziałem takie komentarze też, że no, ludzie się obawiają, że będzie podobna sytuacja, nie? Jak z tą oliwką, winogronem, czy tam tą bawełną. No nie powiem, bardzo się prawdopodobne, bo jak na razie to tam mamy tylko maszyny marki Oxbow i to wszystko, nie? Co pokazują. No dobra, już wracając do 22. Do 19 ściągnęła mnie. O, wracamy do 22. Do 19 ściągnęła mnie. No, no ale tak, od tego muszę zacząć. Do 19 ściągnęła mnie na przykład. Ściągnęły mnie mody, tak powiem. Był taki filmik Boćka, to znaczy on jest dalej na kanale Boćka. Nie pamiętam jak się nazywał, ale Żniwa 2020 chyba. Coś takiego. I tam tymi wiadrami zboże nosili. No, to mi się spodobało. I jeszcze jedna rzecz mi się spodobała, czyli prostowanie kierownicy, na którym teraz gram. Zobaczcie, że te koła nie są takie sztywne, nie? Jak to kiedyś było. Znaczy sztywne. Czemu cofasz? Nie zmienił biegu. No i właśnie same biegi też, fajna rzecz. Myślę, że. Znaczy, dla mnie jest fajna, przydaje mi się. Fajnie się gra na biegach, jak się jest przyzwyczajonym. A co ja jeszcze mówiłem? To. Tutaj. Zobaczcie, co się stanie, jak dam 100%. Pyk i wracają. Tak jak to kiedyś było. Tak trzeba tą kierownicą. Oczywiście, jak ktoś tak jest nauczony, to może sobie tak grać, ale ja na przykład to prostowanie ten lubię. I na tym gram od 19, bo właśnie te wiadra z filmu Boćka i prostowanie kierownicy mnie najbardziej do 19 zachęciło. A do 22, co mnie zachęciło, tak właśnie sobie myślę, bo to miał być taki wstęp, ta 19. I teraz co do 22 mnie skusiło. Znaczy, mam taką jedną pozycję co najmniej. Czyli, a tutaj nie będzie widać, ale jak mamy na modhubie ikonki modów, to tło jest niebieskie. I to tło mi się spodobało. To jest jeden z czynników. Bo w 19 mieliśmy białe tło. Takie szare, białe, no. A tutaj mamy niebieskie, więc tak mi się podobało to. Estetyka tego, tak jakoś lepiej to wyglądało. No i poza tym, oczywiście, mody, tak. Nie wiem, co było w tym czasie. Były zatory kasztanowe. Myślę, że tutaj kasztan też się przyczynił do tego, że tą 22 zakupiłem i również to, że chcieliśmy grać na multiplayer z kuzynem, którego znacie z odcinków sprzed 3 lat. Także. I gramy sobie raz po raz, także fajnie, bo no 19 nie miałem z płyty, nie? Ani oficjalnej, że tak powiem, a 22 jest legalna. Mam tutaj płytę obok siebie, znaczy pudełko z płytą w środku. Płyta nie leży luzem, spokojnie. Także to, no. Jeszcze co do 22, tak jakbym mówił o czymś innym, są DLC. DLC, które w 22 zaczęły tak iść w trochę złą stronę, myślę. Znaczy, nie tylko ja myślę, tak? Dużo ludzi też to słyszałem. I ja podzielam tą opinię, dlatego tutaj też mówię, że te DLC takie się zrobiły nijakie. No bo mieliśmy Kubotę, spoko, Kubota. Ale z drugiej strony mieliśmy to Antonio Carraro Pack, czyli tamte takie malutkie traktorki do sadu, czy gdzieś tam. No kto tym będzie grał, nie? Zatem no, ktoś tam gra, może Włosi, bo to włoskie, nie? W sadach oni tam sobie może grają. A tak ogólnie nie ma takich DLC z pompą, nie? Na przykład, bo ja wiem, Titanium do 13, które dodawało amerykańską mapę. No w 13 to był o tyle przełom, że mieliśmy tylko jedną mapę startową, a tutaj mieliśmy drugą w DLC.
Znaczy, żadne to zaskoczenie, ale chodzi o to, że w 15 już później mieliśmy dwie mapy do wyboru. O. To był taki wstęp do tego. Mieliśmy właśnie Westbridge Hills i Bjornholm tam w 15 był. Swoją drogą też fajna mapa. I co, i co, i co? DLC, aha. No więc te DLC nie zaprzeczę, niektóre fajne, ale na przykład to, co mnie drażni w DLC Premium, tak? Premium Pack, chyba tak to się nazywa. Tam, gdzie zielonka, tak? Spoko, powiedzmy, że jakiś klimat to ma. Ja nie mam tego DLC, ale widziałem. Między innymi u tego kuzyna, który posiada. Ogólnie DLC no nie jest jakimś tam najgorszym DLC w historii, chociaż nie byłoby też w mojej topce na pewno. Nie wiem, może jestem wybredny, ale po prostu, żeby nie sprawdzić tego, jak się pisze w języku polskim nazwy jakiś tam film, jak się odmienia. O, chodzi mi o odmianę wyrazów. Mamy tam na przykład Zakład Mleczarski w Zielonka. Także no, nie wiem, czemu wyszedłem. No więc to są takie, mam takie mieszanie uczucia co do tego DLC. Też takie DLC właśnie było drugie takie duże, znaczy właściwie pierwsze, czyli Platinum, które tutaj mam właśnie. Które dodawało tam właśnie te lasy, znowu Nottingham Forest, to jest klub sportowy. Silver Run Forest, przepraszam. Mapę Silver Run Forest to dodało, która... Ja jej do dzisiaj nie zwiedziłem, mieliśmy to zrobić, ale... która jest ciekawa, tak? I znowu tutaj jest taka nisza, nie? Że no nie wszyscy będą grać na jakichś tam drzewnych maszynach, drzewnych. No, po drzewach skaczą, jak małpy. No, wiecie o co chodzi. Leśniczych, o, prawda. No, nie każdy na takim czymś gra, no, ale ciężko komuś dogodzić. Chociaż z drugiej strony, no, takie zwyczajne DLC czasem są najlepsze. Nie? Po prostu więcej maszyn, nowa mapa i to wszystko. A to do map. Takie płynne przejście zrobimy. Podstawowe mapy w 22 to też już było powielane dużo razy. Wiele ludzi o tym mówiło. Pierwsza mapa, jak się nazywa? Elm Creek, tak? Elm Creek. Czy Ravenport? Elm Creek. Elm Creek. Le. Ta amerykańska mapa, Elm Creek, jest o niebo lepsza według mnie niż ta druga, ta... No, ta francuska. Nie będę tego wymawiał, bo nie chcę kaleczyć języka. Ta francuska mapa wydaje się taka, nie wiem, bezduszna, bo na przykład mieliśmy 19. Tam bardziej wolałem grać na mapie europejskiej, na Felsbrunie. Ale tutaj, w 22, jeżeli sobie grałem na oryginalnych mapach, to zawsze to był Elm Creek. Także no, z tą francuską mapą się nie postarali, nie wiem. Dziwnie, bardzo dziwnie. Dziwnie to wygląda, no po prostu. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. To co do map. Aha, jeszcze była trzecia mapa. Po raz pierwszy w historii farminga. O, widzę, że tutaj zbiornik zaraz będzie pełny. Czyli dojedziemy do końca? Nie. No, jak zawsze. Chwila, wysypiemy. Jeszcze trzecia mapa. Po raz pierwszy w historii farminga podstawowe trzy mapy są. Ale to była oczywiście mapa Erlengrad z tej, z 19. I tutaj też się zastanawiam, jak będzie w 25. Czy nie będzie tam czterech map może od początku, bo będzie ta nowa japońska, amerykańska, zielonka, to by była europejska, ale przecież jeszcze ten Silver Run Forest może? Albo ja czegoś nie wiem i może już mówili, nie wiem. Nie jestem aż tak do przodu z tym. Albo po prostu też zapomniałem, też taka opcja jest. I mówię głupoty. Ale tak mi się wydaje, że... Dlaczego by nie? Mogą być cztery. Ale ta przyczepa się szybko napełniła. Nie? Dobrze, że wziąłem dwie. Starczy tego?
No patrz, nie starczyło. No to nieźle, nieźle. Ładnie sypie. No przecież ile to ma? Dużo. Nie, 4200, przecież masz więcej. Tyle masz. 6400 obie. No to. To jest dużo. 12800. Dobra. A 60 muszę zgasić. Także też o mapach tutaj wspomniałem. Z tej 22. I co dalej? No. Dlaczego? No, bo teraz postawiłem tezę, że 22 jest jednym z moich. Z jednym z lepszych farmingów, w jakie grałem. No a teraz mówię o wadach. No to przejdźmy jeszcze do plusów. Parę było, ale jeszcze z plusów, które bym mógł wymienić. Chociaż nie wiem, czy to jest do końca plus. Przyszło mi na myśl takie coś jak. Znaczy dla mnie to jest taki plus, trochę minus. Ale no, myślę, że wielu ludziom się to podoba, czyli podejście twórców do graczy, bo jakoś w poprzednich odsłonach jakoś tak nie czuło się tej więzi z Giantsami. Ja tak nie miałem. I dalej nie czuję więzi, ale no jeżeli się spojrzy na ten marketing 22, który był prowadzony i teraz 25, to takie. No zmieniło się to. Ten marketing. Bardziej są otwarci na jakieś tam współpracę i w ogóle reklamowanie tej swojej gry. Jakoś tak do mnie wciąż to nie może trafić, nie? No ale powiedzmy, że jest to jakiś tam plus, że właśnie słuchają się graczy jako tako, twórcy, no i można tam jakoś nawiązać z nimi kontakt, bo wcześniej zapewne też była taka opcja, ale jakoś wcześniej tego nie czułem, tak. Właśnie ta 22 tak zmieniła to podejście twórców do graczy, według mnie. Może tak było wcześniej, nie wiem. Ale ja tego nie odczuwałem. No można by tutaj coś jeszcze wymyślać, tak. Plusów, na pewno jest więcej, minusy też by się jakieś znalazły. I teraz, jeżeli bym miał 22 postawić na którymś miejscu pod względem najlepszego farminga, w jakiego grałem, czyli najlepszego farminga według mnie w ogóle, bo tam ósemkę pomijamy, no to grałem we wszystkie, powiedzmy. W mniejszym lub większym stopniu. No to tak. Pierwsze będą dwie ex aequo. 17 i 11. Obie z sentymentu. 11, bo to był pierwszy farming, w jakiego grałem. A 9. Co powiedziałem? 17, tak? A 17. No tak. 17 dlatego, że. Też bardzo mi się przyjemnie w nią grało. Były tam świetne mapy. Dolnośląska, Bruzda. Takie pierwsze dwie z brzegu, co zawsze przychodzą na myśl. Więc. Znaczy, świetne mapy. Tak teraz myślę. O mapach jeszcze muszę wspomnieć w 22. Ale dobra. W 17, no, były takie mapy. No, może nie świetne, ale ile ja przegrałem na Dolnośląskiej, to moje, tak? Także. No chociażby z tego powodu, z tej powodu Dolnośląskiej i fajnych modów. Naprawdę też wtedy. Wej, 17 chyba najwięcej godzin spędziłem. Myślę, że do tej pory. Chyba, że 22 przybiła, nie wiem, nie liczę. Ale raczej w 17. Jeszcze w 17 mi się wydaje. Co dalej? Także to było pierwsze miejsce. Na drugim miejscu będzie. Czekaj, pominąłem jakiś farming? Nie, no już. No dobra. 13. Także 13 razem z 19 i 22, a na trzecim miejscu będzie 15. Dlaczego na drugim miejscu 3 farmingi? Bo one według mnie są podobne. Znaczy, są całkiem inne. No 19 i 22 powiedzmy, że podobne. 13 to inna liga. Ale chodzi o to, że podobnie mi się w nie grało, chociaż trzynastka to jest taki wyjątek, bo trzynastkę doceniłem dopiero niedawno, stosunkowo niedawno. Bo kiedyś jak w nią grałem, oczywiście fajnie się grało, tak? Ale
dopiero po tych latach tak doceniłem jakoś, że w tej trzynastce przecież były całkiem niezłe mody. Za pierwszym razem jeszcze nie grałem na modach za bardzo. Zresztą były tam już pierwsze, w trzynastce pierwsze mody. Na pierwszych modach grałem. Ale grałem też w trzynastkę jakieś tam 2 lata temu. Albo rok temu jeszcze. No i przecież jeszcze wtedy LS World był. I udało mi się pobrać. A zresztą jest odcinek z trzynastki, jeden na kanale. Także udało mi się jeszcze pobrać ze Zworlda, z Uma, Worlda, ze świata LS. Udało mi się pobrać jeszcze mody. I ja je mam oczywiście na pendrive'ie, bo ja tego nie usunę. Bo to jest złote, to jest cenne teraz. Także mam takie tutaj zabytki, powiedzmy. Oczywiście to są powszechne, to nie są jakieś tam zaginione mody. One były powszechne. Ale no samo to, że już nie ma tej strony. Linki też mogły powygasać przez te parę lat. No, szybko to odchodzi niestety wszystko. Także trzeba ratować te mody. Zapisywać gdzieś, nie wiem, w jakimś sejfie zachować. Może kiedyś jakąś wartość osiągną. Nie chodzi mi raczej o wartość pieniężną, ale same w sobie wartość. To trzynastka. Jest dziewiętnastka i jest 22. No tutaj już się nie będę rozgadywał, nie? Bo już to uzasadniłem poprzednimi farmingami. Dlaczego takie, a nie inne miejsca? No i tak naprawdę myślę, że z podsumowania 22, takiego ogólnego podsumowania, myślę, że to będzie wszystko. Aha, mówiłem, jeszcze mapy. Tak na szybko, tak? Mapy w 22 też weszły na inny poziom, bo przecież upowszechniły się znacznie mapy z Reala. Mamy połowę Barycz, Szpakowo, takie pierwsze trzy z brzegu. Mapy fikcyjne, jak zauważyłem, są gorzej wykonane, bo tam są używane starsze modele. Woźnice, tamto jest jeszcze znośnie, ale Brzozówka. No, przykro mi, ale mam save'a teraz na Brzozówce, zrobiłem sobie. No i ciężko mi się tam gra. Ja tego save'a na pewno usunę niedługo. No po prostu już się przyzwyczajamy do wyższych standardów. Jeszcze jedna rzecz, budynki. Bo mówiłem o modach, że też się stały bardziej dokładne, te opony na przykład. Nie tylko. A jeszcze budynki. Mam to pole kupione, to ja tutaj pokażę. Oczywiście nie będę stawiał, ale no na przykład jakiś dom. No który by tu? No chociażby ten. Zobaczcie, jak on jest wykonany. Jest wykonany ładnie. A zobaczcie sobie taki dom. Albo te o. Które będą na Krajowie też, przecież mapa z Reala. A raczej już w 25 będzie, ale zobaczcie na detale, poziom detali tych budynków. Jak to wszystko ładnie wygląda. A zobaczcie, tutaj mam konwerty z 19. No tutaj nie ma co porównywać. Jest pałac i dom jednorodzinny, ale no. Widać te typowe dla 19 elementy, czyli doniczki z kwiatami gotowe, które były. Dużo bluszczu zawsze, czy co to tam jest. I te zabrudzenia od dołu i od góry, takie smugi. To było w każdym budynku praktycznie. To było takie jednorodne, a teraz każdy robi sam, każdy daje coś innego. Zobaczcie ten budynek. No i wnętrza tych budynków, te prowizoryczne są. Tutaj też taki malutki minusik, bo w 19 do większości budynków się dało wchodzić. W 22 już tego zrezygnowano. No są tam wyjątki, ale no w sumie czy to było takie istotne? No nie było takie istotne, ale fajnie było tak sobie przespać się w domu, a nie na wycieraczce, nie? A to jak już kto woli. Ja tak sobie próbuję przypomnieć, który tutaj dom ma to wnętrze, że można tam wejść. I co jest? Co tutaj pisze? Nie wiem, ale jest jakaś patrubka orange. A nie zauważyłem tego nigdy.
Dobra, starczy. Mam, tutaj ktoś zrobił odcisk ręki w takim miejscu, nie? Ciekawe jak. Dobra. Także to tak szybko o tych mapach, o budynkach też przy okazji wspomniałem. I coś później mówiłem i nie pamiętam teraz co. Aha, no, a już wiem. Także 22 oczywiście na tym kanale się nie kończy, bo jeszcze seria cały czas. Chociaż dawno nie było odcinka, ale ta seria nie umarła, jeszcze będzie. Myślę, mam nadzieję. Seria oczywiście jaka? Życie na gospodarstwie, tak? Sezon trzeci. Mam w planach jeszcze. No myślę, że dwie na pewno nie, ale myślę, że jeszcze jedna będzie, którą chciałbym zrobić. Tylko, że ona już wymaga większego nakładu pracy, więc to nie w najbliższej przyszłości na pewno. Uznając, że cię i tak do tego nie dojdzie, chociaż bardzo bym chciał taką serię nagrać. Nie będę mówił jaka, bo może później nie będzie i tak tego, więc to jest tajemnica. Seria to by była taka. No, nie mogę powiedzieć, bo to już nie będzie tajemnicy. Nie da się tak tego. Dobra. Także 22 się nie kończy na kanale. Kończy się tylko ogólnie, tak? No ale przecież to nie znaczy, że od razu wszyscy idą do 25. Ja myślę, że taki znowu dobry rok, a może i więcej niż tą 25. Zobaczycie na tym kanale. Bo ten, no najgorsze jest zawsze to czekanie na mody. Na dużo modów, żeby można normalnie grać. Mam nadzieję, że konwertowanie będzie w miarę łatwe, chociaż tam się zapowiada parę zmian. Ale czy one będą takie poważne, nie wiem. Także w tym filmie będzie już wszystko. No i do następnego. Zobaczymy, co będzie następne. Ciekawe co. Króliki. Myślę, że raczej króliki, ale może nie. Zobaczymy. Także. No. Do usłyszenia.